Osiedle Hetmańskie miało być wizytówką Sieradza. Jednak ulica Czarnieckiego na pewno nie nadaje się na widokówki. Tumany kurzu, kiedy jest sucho i błoto, gdy pada deszcz. Tak jest od 25 lat. To nie jest problem tylko taki, że w tej chwili się bardzo kurzy, tylko z kolei tutaj jest grzęski grunt, niestabilny, tak zwana kurzawka. I jeżeli przyjdzie okres z kolei, kiedy padają deszcze, kiedy jest mokro, to robią się dziury i się zapadają. Mieszkańcy ulicy Czarnieckiego boją się o zdrowie swoich dzieci, które wdychają unoszący się w powietrzu pył. Mają dość tego, że szlaka osiada na parapetach, ścianach i na nich samych. Mamy tutaj na tym kawałku przynajmniej 8 firm zarejestrowanych. Płacimy podatki 3 razy większe niż na innych ulicach i cały czas się nas omija. Mają do tego prawo, mają prawo żądać, żeby była zrobiona, natomiast my robimy tyle, na ile nas stać. Ta ulica została wpisana do planu budowy dróg na lata 2005-2010. My byliśmy przekonani o tym, że jesteśmy ujęci w planie robót na lata 2005-2010 i nie robiliśmy żadnych akcji. Sądziliśmy, że na tyle urząd będzie respektował program, który został wyznaczony, że nie chcieliśmy deptać jakichś tam ścieżek, robić akcji chodzenia szczególnie porą jesienną czy zimową w gumowcach. I byliśmy, że tak powiem, uspokojeni. Mało tego, sami wyrównywali drogę, starali się też spełniać wszystkie warunki stawiane przez miasto. Wszystkie władze po kolei, wszyscy prezydenci nam obiecali, że jeśli spełnimy taki warunek, typu na przykład kanalizacja, telefony położymy pod ziemią i tak dalej, to będziemy w pierwszej kolejności tutaj nasza droga będzie wykonywana. I my żeśmy się zawsze tu starali to zawsze zrobić na czas, jak najszybciej. Powoływaliśmy komitety, po przyłącze kanalizacyjne zrobiliśmy wspólnie całą ulicą, żeby przyspieszyć to. No ale no niestety zawsze to się sprowadzało do jakichś obietnic. Potem trzeba było wybudować zbiornik na wodę deszczową. Zbiornik już jest. Wykonano nawet dokumentację na budowę Czarnieckiego, a potem drogę skreślono. Mieszkańcy chodzili na sesję Rady Miasta, ale niewiele to pomogło. W tym roku po raz kolejny budowa nowej nawierzchni na Czarnieckiego została wykreślona z programu budowy dróg. To ja się pytam, to po co on w ogóle planował to, skoro miał już plan naszej drogi, miał poczynione nakłady na naszą drogę i on planuje następne drogi i też mówi, że nie wie, czy będą wykonane i najprawdopodobniej na tamte drogi też pójdą nakłady w celu wykonania planów, podkładów geodezyjnych i tak dalej, które też są banalne i znowu będą stracone pieniądze. Mieszkańcy ulicy Czarnieckiego mają dość czekania na realizację obietnic. Postanowili dochodzić swoich praw w sądzie. No, mamy określone materiały, na razie nie chciałbym ujawniać, ale są to materiały, które wskazują, że jest określona niegospodarność w Urzędzie Miasta, polegająca na tym, że są przygotowane dokumenty na tą ulicę i nie zostanie w określonym czasie, zrealizowana ta budowa. No to nie pierwsza i nie ostatnia dokumentacja, którą się przygotowuje, którą mamy przygotowaną, a na którą nas nie stać. Bardzo często jesteśmy napominani właśnie przez radnych, żebyśmy robili jakieś inwestycje, a potem się okazuje, że nas zwyczajnie na nie nie stać. Prezydent Jacek Walczak tłumaczy, że przekonywał radnych do wpisania w program tylko tych dróg, które będzie można wybudować. Wtedy nie robiliby mieszkańcom nadziei na poprawę sytuacji. Zwłaszcza, że w przyszłym roku miastu grozi zamrożenie wszystkich inwestycji.